Tarcizio Dzani był jak mniemano synem Józefa. Tłumaczenie Maciej Zinkiewicz Sprawiedliwy Sługa Nazaret? Taka była reakcja, z którą spotykał się Józef, kiedy czasami wyjeżdżał i musiał ujawnić miejsce swego pochodzenia. Święte księgi o nim nie wspominały i niewielu w Izraelu znało tę niewielką miejscowość. Bardziej niż miasteczko znane było tamtejsze źródło z bardzo dobrą wodą oraz urwisko, na którym zbudowana była większość domów. Żaden prorok, ani wódz ludu, ani sędzia w całej ponad tysiącletniej historii Izraela nigdy nie zbliżył się do Nazaretu. Chociaż jego miejscowość nie miała czym się poszczycić, Józef w Nazarecie był szczęśliwy. Zachowywał się inaczej niż jego przyjaciele. Nie narzekał na Monotonię, nie marzył o wielkim mieście lub emigracji. Przeciwnie, uważał, że miejsce zamieszkania nie ma większego znaczenia. Najważniejszy jest. Rozwój duchowy, ponieważ to on prowadzi do wolności wewnętrznej. Józef nie szukał zatem lepszego życia. Jego ojciec, Heli, zanim umarł, gdy on był jeszcze chłopcem, zgodnie z tradycją przekazał mu warsztat: Jak rodzic zobowiązany jest do karmienia syna, tak też ma nauczyć go zawodu i ręcznej pracy kto nie nauczy tego własnego syna, jakoby uczynił go bandytą. Józef znał na pamięć ową maksymę i zastosował ją we właściwym czasie. Od ukończenia trzynastu lat, kiedy został włączony do synagogi, nie opuścił żadnego nabożeństwa. Nakrywszy głowę talitem, na znak poddania się i bojaźni przed Panem, słuchał i karmił się słowem prawa i proroków. Myślał: Zważaj na krok swój, gdy idziesz do domu Bożego. Zbliżyć się, aby słuchać, jest rzeczą lepszą niż ofiara głupców. Kiedy rozwijano zwoje, skłaniał się głęboko i czuł na sobie słodki ciężar boskiego jarzma. Obyś posłuchał mnie, Izraelu. Natychmiast zgniudłbym twych wrogów i obróciłbym rękę na twych przeciwników. Ojciec Józefa od dziecka kazał mu uczyć się na pamięć własnego rodowodu. Mattat – dziadek, Lewi – pradziadek, Melchi – Usta chłopca wymawiały kolejne imiona aż do Dawida, króla Dawida, człowieka według serca Boga. Józef nigdy w rozmowach nie wspomniał, że w rzeczywistości pochodzi z Betlejem. Fakt ten ukrył tak bardzo, że kiedy zarządzony przez Rzymian spis ludności zmusił go do wyjazdu, większość jego sąsiadów była zdumiona. Do tego czasu mieszkał w swojej stolarni i żył na wzór prawdziwego Izraelity. Jego dzień był pełen błogosławieństw. Cokolwiek robił, wykorzystywał każdą okazję, by chwalić Boga. Kierował się nauką duchowych mistrzów. Kto używa dóbr tego świata, nie wypowiadając słów błogosławieństwa, profanuje rzecz świętą. Przed Beracha, wszystko należy do Boga. Jedynie dzięki Beracha uzyskujemy prawo do korzystania z dóbr tego świata. Sto błogosławieństw dziennie przepisanych przez mędrców Izraela nie było dla niego obowiązkiem, ale przyjemnym nawykiem. Nie wkładał wysiłków ich recytacje. Spontanicznie pojawiły się na jego ustach. Otwierając o świcie oczy, szeptał – Bądź błogosławiony, wieczny nasz panie, który nauczyłeś odróżniać koguta dzień od nocy. Bądź błogosławiony, wieczny król wszechświata. Tak, ty bądź błogosławiony, że nie zrodziłem się bałwochwalcą. Nawet najniższe czynności fizyczne były dla niego okazją do błogosławieństwa. Błogosławiony, bądź panie, królu wszechświata. Który ukształtowałeś człowieka z mądrością i stworzyłeś w nim wyjścia i ujścia. Józefowi przeznaczono żonę i odbyły się zaślubiny, które ze względu na młody wiek narzeczonej zawarł ojciec dziewczynki. Zgodnie ze zwyczajem, dopiero kiedy panna młoda osiągnie odpowiedni wiek, związek zostanie ponownie omówiony. Tymczasem pracy było dużo. Józef był z niej zadowolony, ponieważ dawała mu możliwość modlitwy. Gdy ręce i ramiona poruszały się z coraz większą wprawą, jego serce mogło się modlić. W ciszy swego warsztatu, Józef prowadził coraz bardziej zażyły dialog z Bogiem. Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania, bo ucha swego nakłonił ku mnie w dniu. W którym wołałem, szeptał z radością. Mnie zaś, mówił, dobrze jest być blisko Boga. W Panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie Jego dzieła. Świadomość życia w obecności Bożej opromieniała go jak światło. Stąd też coraz więcej ludzi prosiło go o stoły, krzesła i pługi. Nie zdawali sobie sprawy, że pociąga ich łaska, która lśniła na twarzy młodego cieśli i odbijała się w wykonanych przez niego przedmiotach. Niekiedy przychodzili bowiem tylko po to, by przyglądać się jego pracy, po czym zamienić z nim dwa słowa o pogodzie i odejść z ulgą. Działo się tak, ponieważ ludzie są jak zmęczeni. I spragnieni podróżnicy. Kiedy znajdą miejsce odpoczynku, często mimowolnie w nim pozostają. Józef zwykle nie śpiewał podczas pracy, jak to niekiedy mają w zwyczaju rzemieślnicy. Niewiele mówił. Jego czarna broda była często w trocinach, ale jego oczy błyszczały i pozwalały ujrzeć duszę. W której zajęła swe miejsce chwała najwyższego i zagościło Boże Wybranie. W Nazarecie był on cieślą. Ludzie nazywali go tak, wypowiadając z uczuciem to słowo, jak imię ukochanej osoby. To były piękne lata. Czas, w którym Bóg go przygotowywał, jak wychowuje się dziecko na całe życie. Jego dni biegły szczęśliwie, pełne pokornych spraw, z którymi Duch Święty tak chętnie się łączy. Józef nie umiał czytać, ale potrafił słuchać. W końcu to się liczyło dla Izraelity. Czyż nie powiedziano: Słuchaj Izraelu! Józef znał na pamięć wszystkie psalmy. Nigdy nie przyszła mu do głowy modlitwa, której nie mógłby wyrazić za ich pomocą. W każdym z nich odnajdywał własne życie. Były one najcenniejszym skarbem, jaki posiadał. Poświęcał czas na ich recytację, do czego zresztą wzywał pierwszy z nich: szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, lecz nad jego prawem. Rozmyśla dniem i nocą. Faktycznie, ludzie przyglądający się uważnie zauważali delikatny, nieustanny ruch jego ust, przysłoniętych wąsami i brodą. Pod tym względem był naprawdę synem Dawida. Nie miał psałterza, jak jego wielki przodek, ale swoje serce uczynił narzędziem, które wibrowało, by wychwalać Najwyższego. Matka Józefa już nie żyła, a Heli, jego ojciec, również spoczywał w pokoju. Niektórzy sąsiedzi, ci, którzy byli mu najbliżsi, zaczynali go pytać: Józefie, kiedy odbędzie się wesele? Wdzięczny za troskę, odpowiadał: Niedługo, niedługo. Jego kuzyni już się ożenili, urodziły im się dzieci Jakub, Józef, Szymon, Juda. Brakowało jego dzieci, aby nowe pokolenie było pełne. Dla Józefa było oczywiste, że się ożeni, ale nie płonął pożądaniem, jak to zwykle bywa wśród młodych małżonków. Zastanawiał się nawet, czy coś jest z nim nie tak. Rozwiał jednak swe obawy, dostrzegał, jak wpływa nań kobiecy powab chodziło jednak o to, że mocniej niż urok kobiet jego serce i jego ciało pociągał urok Boga żywego. To tak, jakby najwyższy wymagał od niego pewnego rodzaju prymatu, który stanowiłby punkt odniesienia dla całej reszty. Mariam, tak w Nazarecie nazywano jego żonę. Każdy kto o niej mówił, choć osób takich było niewiele, Wyrażał się o niej pochlebnie. Pewnego dnia do warsztatu przyszedł jego przyjaciel Jakub i uśmiechając się, powiedział: Widziałem Maryję. Przyjacielu, ożeniłeś się z najpiękniejszą dziewczyną w Nazarecie. Innym razem stary Jojada nagle go zapytał, kto jest twoją oblubienicą. Otrzymawszy odpowiedź, skomentował. Ach, Józefie, człowieku bogobojny, ty to masz szczęście! Józef jednak nie potrzebowałby go w ten sposób zapewniać. Czasami widywał Maryję wśród innych kobiet, w zarezerwowanej dla nich części synagogi. Stała obok swojej matki, Anny, wyróżniając się postawą. Nawet gdy widziało się ją z daleka, można było domyślać się jej pobożności. Wydawała się nie dzielić z innymi kobietami nikłego zaangażowania w przestrzeganie prawa, co często się zdarzało w przeciwieństwie do mężczyzn w tym czasie w Izraelu. Gdyby można było znaleźć taką kobietę, z pewnością byłaby to Maryja, myślał Józef z podziwem i radością. Nawet myśleć wydawało się, Józef nie potrafił o niej inaczej, jak tylko nabożnie. Dokładnie tak, jak to mu się zdarzyło w Szabat, w synagodze, gdy niesiono Sefer Torah. Wyciągnął wtedy w kierunku Księgi Prawa część swego talitu, by potem go z czcią ucałować, gdyż został w ten sposób uświęcony. Podobne uczucia pojawiały się w nim, gdy myślał o Maryi. Naprawdę nie potrafił sobie wyobrazić, by mógł jej dotknąć. Jak wtedy, gdy czytany jest zwój Słowa Bożego i używany jad, aby śledzić wiersze tekstu, nie dotykając świętej księgi. To wszystko było dziwne, zdawał sobie z tego sprawę, i niespotykane wśród młodych mężów, ale tak właśnie z nim się działo. Bezpłodność jest przekleństwem, i na pewno nie można myśleć o oddawaniu czci Bogu powstrzymując się od małżeństwa przekonywał sam siebie Józef nawet jeśli wydawało mu się coraz częściej że to jego droga to jakby pomyśleć że bogactwo jest przeszkodą w wejściu do królestwa bożego absurd zwracał się wtedy żarliwiej do swego boga aby odrzucić pokusę w prawie ani w prorokach nie było takiego przykładu, nie było precedensu. Oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie za młodu zrodzeni. I rzeczywiście, kimże, jak nie bohaterami, byli jego kuzyni, którzy mieli sześcioro lub siedmioro dzieci. Dopóki trwa to stworzone dzieło, jak długo sklepienie niebieskie pamięta o wierności, do której zobowiązał się Bóg, mawiano, człowiek ma za zadanie opowiadać swoim dzieciom o Bożych cudach. Kiedy nadejdą czasy ostateczne, może to nie będzie już potrzebne, pomyślał. Wtedy bezżeństwo może będzie znakiem, że dzieło Boże zostało wykonane, że jego praca jest ukończona, że wszystko się wykonało. Dzieło odkupienia rozpoczęło się dzień po naszym upadku, sprowokowanym przez węża i nigdy nie było przerwane. Mierząc się z takimi myślami, Józef przygotowywał się jakkolwiek chętnie do świętowania swojego małżeństwa. Był szczęśliwy, że będzie mógł powitać żonę w swoim domu i wypełnić jego pustkę dziećmi, które święty zechce mu dać. Zbliżała się data ślubu, kiedy nagle i wbrew wszelkim zwyczajom w warsztacie pojawił się Joachim. Jego twarz zwykle radosna wyglądała na niezwykle przygnębioną. Wejścia nie poprzedziło gromkie szalom. Jego uśmiech zgasł. Usiadł, opierając przed ramiona na stole, przy którym Józef przyjmował gości, i westchnął głęboko. Józef kontynuował pracę, niby nie zważając na zachowanie gościa, lecz nie potrafił uspokoić serca. Czy Maryja jest chora? Czy coś się jej stało? Obydwaj milczeli przez długi czas, podczas gdy Struk Józefa wydawał dźwięki, wyrażające niepokój, zawieszony pomiędzy nimi. Maryja jest w ciąży, powoli powiedział Joachim. Struk nie chciał się zatrzymać i bezmyślnie kontynuował ślisk. Serce i oddech Józefa zatrzymały się na długo, jakby on chciał o to samo prosić także świat. Ale czas się nie zatrzymał. W końcu serce i oddech Józefa również się poddały. Maria jest w ciąży, powtórzył Joachim, być może świadomy, że takie wieści trzeba powtarzać, aby móc w nie uwierzyć. I zapłakał, że nigdy nie słyszano o niej czegoś takiego. Jego załamany przez łzy męski głos brzmiał komicznie. Znasz prawo, Józefie. Dobrze zrobisz, jeśli postąpisz tak, jak musisz powiedział i wyszedł niepewnym krokiem, jakby nie wiedział, dokąd ma teraz pójść. Jego słowa Dobrze zrobisz, jeśli postąpisz tak, jak musisz pozostały jednak w warsztacie, jak szema w mezuzie niesamowite, jak nawyki dnia codziennego są silne, kiedy wszystko się wali, można do nich na chwilę przylgnąć. Józef kontynuował więc swoją pracę. Przyjrzał się uważnie wykonywanemu przedmiotowi i obrócił go w swoich rękach, jakby fachowym okiem chciał zmierzyć stopień doskonałości jego wykonania. Wreszcie położył go na blacie. Maryja jest w ciąży. To prawda, że wiadomość potrafi zmienić życie. Wszystko się zmieniło. Każda rana, byle nie rana serca, przypomniał sobie. Józef znał ból tego rodzaju. Jego dom był pusty. Śmierć jednak byłaby tu bólem sprawiedliwym. Tymczasem doświadczony został prawdziwym cierpieniem, które pochodzi z niesprawiedliwości. Tym razem słowa psalmów Dawida krzyczały w nim: Ratuj, panie, bo nie ma pobożnych, zabrakło wiernych wśród ludzi, wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego. Oddaj mi, panie, sprawiedliwość, bo mnie nagannie postępował. Kiedy wyjrzał na zewnątrz przez otwarte drzwi, Góry Galilei zaczynały niknąć w mroku. W kierunku Jerozolimy słońce wysyłało swój ostatni ogień, obmalowując ściany warsztatu na czerwono. Doskonały zachód słońca dla szczęśliwych ludzi. Usta Józefa, nie dbając o skamieniałe z bólu serce, bezwiednie kontynuowały błogosławieństwo. Baruch ata Adonai melech ha olam. Błogosławiony bądź panie, król wszechświata, który wytyczyłeś słońcu jego drogę. Jego usta błogosławiły, ale serce przeklinało. Jego serce krwawiło. Ostrożnie zamknął drzwi od wewnątrz, jak w piątkowy wieczór w bojaźni o należyte zachowanie szabatu. I zalany łzami skierował się w najdalszy zakątek warsztatu, gdzie usiadł na ziemi. W swojej udręce szukał schronienia w panu. Nakrył głowę talitem, jakby do modlitwy, i długo płakał. Łzy płynęły obficie i znikały w brodzie. Myślał: Ty zapisałeś moje życie, Tułacze. Przechowałeś ty łzy moje w swoim bukłaku. Czyż nie są spisane w Twojej księdze? Kołysał się jak wtedy, gdy próbuje się utulić niespokojne i przestraszone dziecko. Szukał pocieszenia. Nawet gdyby matka zapomniała o swoim dziecku, ty nie zapomnisz o mnie. Zrobiło się ciemno, a łzy, które łagodziły trwogę, Skończyły się szybciej niż udręka, w którą popadł. Myślał: moje kroki umocni, twoją mową, niech nie panuje we mnie żadna niegodziwość, okaż światło twojego oblicza, twemu słudze. Spadły na mnie strapienia i ucisk, rozkoszą moją są twoje przykazania. Znasz prawo, Józefie. Ostatnie słowa Joachima ciągle rozbrzmiewały w warsztacie i przygniatały Józefa do tego stopnia, że nie mógł się poruszyć. Któryż naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja wam dziś daję? Pomyślał. Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Powiedział do siebie niemal nagłos. Gdy mąż ma żonę rozpustną i ta go zdradzi, przez to że inny mężczyzna z nią obcuje cieleśnie, a nie spostrzegł tego jej mąż, wówczas winien mąż przyprowadzić żonę swoją do kapłana. Józef na pamięć znał zapisy prawa. Kapłan rozkaże zbliżyć się kobiecie i stawi ją przed panem. Następnie naleje kapłan wody świętej do naczynia glinianego. Weźmie nieco pyłu znajdującego się na podłodze przybytku i rzuci go do wody. Da wypić kobiecie wodę gorzką, niosącą klątwę, aby wody przekleństwa weszły w nią, sprawiając gorzki ból. Jeśli naprawdę stała się nieczystą i swojemu mężowi niewierną, woda wniknie w nią, sprawiając gorzki ból, łono jej spuchnie, a biodra zwiotczeją i będzie owa kobieta przedmiotem przekleństwa pośród swego narodu. W czasie tej nocy cierpienia nie opuszczało go jednak wspomnienie pełnego światła spojrzenia Maryi. Miała przecież oczy, za którymi nie sposób ukryć zła. Józef nie był w stanie nawet pomyśleć o małżeńskich obowiązkach. Coś musiało się wydarzyć, mruknął. Coś musiało się wydarzyć. Wtedy szatan zbliżył się do Józefa, aby z nim rozmawiać. Jesteś idiotą, Józefie, wyszeptał. Biednym idiotą. Masz 30 lat i nadal nie wiesz, co dzieje się na świecie. Oczywiście, że coś się wydarzyło. Mianowicie, kiedy pracowałeś w warsztacie i recytowałeś swoje psalmy, ktoś uwiódł ci żonę. Wziął ją sobie szybciej niż ty. Staniesz się legendą w Nazarecie, a nawet w całej Galilei. Głupim ludziom będzie się powiadać: przydarzy ci się to, co cieśli z Nazaretu. Piacy będą mieć temat. Biada ci, Józefie, absolutnie biada ci. Twoja czysta dziewica. Jak możesz być tak głupi, żeby w ogóle wierzyć, że taka kobieta istnieje? Musiałaby być specjalnie stworzona kobieta tak wyjątkowa. Dla kogo? Dla ciebie? Postaraj się przynajmniej zachować godność. Wstań i zastosuj prawo. Dziewczę niech spróbuje gorzkiej wody. Poddaj ją próbie wody. Gniew, zdał sobie nagle sprawę Józef, jest jak ogień. Jeśli się go natychmiast nie zgasi, wybucha jak pożar, który wszystko niszczy. Gniew męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej, wyszeptał. Nie mają ze sobą nic wspólnego, pomyślał gniew człowieka i Boża sprawiedliwość. Nie mają ze sobą nic wspólnego. Prawo Pana jest doskonałe, ale Jego sprawiedliwość je przewyższa. Dlaczego w takim razie, kiedy kto je łamie, nie jest karany natychmiast? Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest dobry dla wszystkich, i jego miłosierdzie ogarnia wszystkie jego dzieła. Jak gorzkie są wody, Maryjo. W oczach Józefa znów zebrały się łzy i zaczęły płynąć po policzkach. Jak mógłby postawić Maryję przed sądem, pozbawić ją szacunku, oskarżyć publicznie? Nie, nawet święty. Niech na wieki będzie błogosławiony. Nie posługuje się prawem, aby potępiać. On, niech wszyscy go wychwalają, posługuje się prawem, aby ratować człowieka. Józef, wbrew wszystkiemu, nie potrafił wyobrazić sobie, by Maryja miała cokolwiek wspólnego z czymś nieczystym, nieuczciwym coś musiało się wydarzyć zaczął mamrotać musiało się coś wydarzyć co w takim przypadku znaczy być sprawiedliwym wykonać sprawiedliwość czy zaakceptować niesprawiedliwość do mnie należy pomsta ja wymierzę zapłatę mówi pan przychodziło mu na myśl słowa świętego jakby ktoś Szeptał mu je do ucha. Pomyślał o Izajaszu, kim był ten sługa. Mój sprawiedliwy sługa, który pozwala się zniesławić, ciągnąć za brodę, daje sobie pluć w twarz. Poddaje się chłoście i nie otwiera swych ust. Jeśli żył w jakimś zakamarku historii i świata, jeżeli nie jest jedynie metaforą cierpień świętego ludu, jeśli był autentyczną osobą, to on go musi naśladować. Jeśli istnieje właściwe dla niego miejsce w prawie i prorokach, to właśnie je znalazł. Czuł, że musi okazać się synem Dawida, oszczędzając swojego wroga. Pan dokona sądu między tobą a mną, Maryjo. On rozsądzi między tobą a mną. Z oczu Józefa wciąż płynęły łzy. Płynęły dla Maryi, cudownej kobiety, o której nawet nie odważył się myśleć. A ona stała się teraz, trudno to przyznać, jego wrogiem. Oddale ją potajemnie. Nie będę jej oskarżać. Jeśli ktoś będzie się ze mnie śmiać, jeśli ktoś chce się bawić za moimi plecami, niech robi to śmiało. Ja jej nie oskarżę. Nie będę wytykał jej palcami. Te myśli w najciemniejszą noc jego życia zakończyły rozmyślanie Józefa, i trzeba powiedzieć, że w podjętej decyzji. Znalazł ukojenie. Nazajutrz wczesnym świtem pojedzie do Joachima i oznajmi mu swoją decyzję. Powie, że oddala swoją żonę i czyni ją wolną. Nie chce publicznej satysfakcji. Rezygnuje ze swych praw. Powie, że wie, jakie prerogatywy przyznaje mu prawo w tej sprawie. Ale całą noc myślał o słowach proroka Ozeasza. Miłosierdzia, chcę. A nie ofiary. I one uspokoiły go bardziej niż jakakolwiek inna myśl. Powie, że woli narazić na szwank swoją reputację niż ryzykować potępienie niewinnego. Było już późno w nocy i panowała wielka cisza, kiedy Józef zasnął. Zapadł w sen, siedząc na ziemi, z głową opartą o ścianę, rękami opuszczonymi na kolanach, talitem zakrywającym głowę. Zasnął wśród wszystkich swoich kłopotów, ogarnięty znużeniem, jak ktoś, kto w końcu znajduje miejsce, gdzie mógłby skłonić głowę. Znalazł ukojenie w słowie Bożym i drogę wyjścia ze swego oszołomienia. Gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo ty sam, jeden, panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie. Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, bo pan mnie podtrzymuje. Obudził się nagle z niepokojącym wrażeniem, że ktoś go obserwuje. Było mu zimno, panowała ciemność. Tylko przez pęknięcia w oknie i drzwiach przenikało blade światło, dobrze widoczne w mroku. Świta, pomyślał, ze skołowaną głową i przymkniętymi oczami, gdy uderzała weń paskudna fala lęków i zmartwień, które oddalił od siebie zasypiając poprzedniego wieczoru, mruknął natychmiast Baruch Ata Adonai Melech Haolam. Nie dokończył jednak pierwszego błogosławieństwa dnia, ponieważ dostrzegł, że ktoś siedzi przy stole dla gości. Przybył miał zakrytą głowę, ciemną brodę i był dobrze ubrany, sprawiał wrażenie bogatego. Przecież zamknąłem drzwi, pomyślał Józef. Przyszła mu do głowy nauka, że rzemieślnik skupiony na swojej pracy nie musi wstawać przed największym uczonym. W tej samej chwili przypomniał sobie, że przecież nie pracuje. Zaczął się podnosić. Nogi utrzymywały go jednak z trudem z powodu niewygodnej pozycji, w jakiej długo pozostawał. W tym momencie usłyszał głos intruza wyraźny i głęboki. Nie lękaj się, mężu umiłowany. Pokój tobie, bądź pełen mocy. Józef zatrzymał się, padł na kolana i pochylił głowę. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów, powiedział nieznajomy. Słowa te przeniknęły do głębi duszy Józefa. Zapamiętaj na zawsze jedno po drugim, dokładnie tak, jak zostały wypowiedziane o świcie, który zadecydował o całym jego życiu. Wstał i chciał przysiąść się do swego niezwykłego gościa, ale kiedy podniósł wzrok, nikogo już nie dostrzegł. Stół był pusty, krzesło odsunięte. Podszedł do drzwi, były zamknięte na zasuwę, tak jak je zamknął poprzedniego wieczoru. Józefa wypełniła bojaźń Boża, czyli uczucie uśmiechniętego strachu. Uklągł powoli, ostrożnie, położył twarz na dłoniach, a następnie ich grzbiety na podłodze. Jego serce waliło, i gdyby ktoś był obecny w warsztacie, usłyszałby jego bicie. Po chwili na ustach Józefa pojawiła się modlitwa starożytnego przodka: Kimże ja jestem, Panie mój Boże? I czym jest mój ród, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Ty sam znasz swego sługę, Panie mój Boże. Przez wzgląd na Twoje słowo i życzenie Twego serca uczyniłeś całe to wielkie dzieło, aby pouczyć swego sługę, przeto wielki jesteś, o Panie Boże. Nie ma nikogo podobnego Tobie i nie ma Boga. Oprócz ciebie, według tego wszystkiego, co usłyszeliśmy na własne uszy, a dom twego sługi Dawida niech będzie trwały przed tobą. Józef powoli zdawał sobie sprawę, że odwiedził go Anioł Boży. Przypomniał sobie starożytnego Józefa i jego proroctwo wygłoszone w Egipcie. Wspomoże was niezawodnie, Bóg. Wspomniał także słowa Jeremiasza: Gdy dla Babilonu upłynie siedemdziesiąt lat, nawiedzę Was i wypełnię na Was swoją pomyślną zapowiedź. Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do Was, wyrocznia Pana, zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Potem przywołał w pamięci Mojżesza i obietnicę, którą otrzymał. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa. Będzie im mówił wszystko, co rozkaże. Na koniec odwołał się do Amosa. W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada. Czy nadszedł już ten dzień? Zaczął się zastanawiać. Tego ranka ze wzruszeniem szeptał obietnice dane ojcom, świadomy, że wkrótce się wypełnią. Do jego serca docierały starożytne słowa, których od młodości słuchał z miłością, ale dopiero teraz, jedno po drugim, wszystkie rozjaśniły się nowym światłem. Syn, który wybawi swój lud od jego grzechów. Ten syn, pomyślał Józef, nie należałby do niego, ale byłby Dziedzicem Boga. Anioł nie powiedział urodzi dziecko, powiedział urodzi syna. Bóg zatem nosi w sobie samym bycie, synem i objawił to, aby ofiarować synostwo każdemu człowiekowi. Józef nie mógł tego zrozumieć. Poproszono go, by wyrzekł się swego ojcostwa i przyjął większe dla dobra wszystkich ludzi. Czuł, że syn, któremu ma nadać imię Jezus, nie uczyni go ojcem, lecz synem. Dostrzegł wyraźnie, co nie zdarzyło mu się nigdy wcześniej, że będzie mieć w rękach całe prawo i proroków. Chociaż później doświadczał niekiedy niepewności i zwątpienia, zdawał sobie sprawę z otrzymanego zadania i jego znaczenia. Od tego ranka nie miał nigdy wątpliwości, kto go odwiedził. Zawołałem z ucisku do Pana. Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność. Pan ze mną, mój wspomożyciel. Ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów. I znowu z serca Józefa popłynęły psalmy. Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom. Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie. Choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności. Słońce stało już wysoko, ale Józef tego nie zauważył. W mroku warsztatu jego ciało pochylało się w adoracji objawionej mu woli Bożej. Rozkoszował się pociechą płynącą od świętego przywołał go z powrotem głos Jojady, który pukał do drzwi zaniepokojony widokiem warsztatu zamkniętego o tej porze dnia. Józef wyszedł przywitać się ze swoim przyjacielem. Wymamrotał coś o bezsennej nocy i wyczerpaniu, którego zdradzało, ale na jego twarzy malowała się intensywna radość. Jojada odszedł zadowolony nie z uzasadnień przyjaciela, ale z faktu, że nic nieprzyjemnego się nie wydarzyło. Nie nagabywał i nie pytał, jest bowiem napisane: Nie uniknie się grzechu w gadulstwie. Kto ostrożny w języku, jest mądry. Józef nie mógł się doczekać, kiedy wypełni skierowane do niego słowo. Tak jakby jakieś nieporozumienie lub wróg mogły mu w tym przeszkodzić. Gdy tylko został sam, zamknął warsztat i zdecydowanym krokiem, Ruszył w stronę domu Maryi. To, co się w niej poczęło, jest dziełem Ducha Świętego, rozmyślał. Jeśli kiedykolwiek żywił wzniosłe uczucia do swojej dziewicy, teraz darzył ją jeszcze czcią. Szedł zatem w stronę domu Joachima z odwagą i radością młodego małżonka, choć jego małżeństwo, teraz już nie miał wątpliwości, było niezwykłe. Takie nigdy dotąd nie istniało. Było to małżeństwo mistyczne, o którym mówili prorocy, i poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Chodziło o zaślubiny jego duszy z Bogiem, zupełne przylgnięcie dotchnienia wszechmocnego w historię oraz zjednoczenie silniejsze i bardziej owocne niż cielesne. Dostrzegł oblubieńca w bladym świetle świtu, przychodzącego mimo drzwi zamkniętych i teraz już bez strachu cały oddał się jego poszukiwaniu. Ogrody i ścieżki Nazaretu wciąż tętniły anielską obecnością, a wiosna kreśliła nowe scenariusze po właśnie zakończonej zimie. Dom Joachima był nieco oddalony od reszty domostw, ale Józefowi wydało się to słuszne, tym bardziej teraz, kiedy był świadomy, że Boża szekina go okryła. Joachim siedział przed domem, wydawał się drzemać. Ale kochającemu go Józefowi nie umknął ból malujący się na jego twarzy. Nagłe pojawienie się Józefa wyrwało go z sennego letargu. Szalom usłyszał na powitanie, a dopiero później zrozumiał, że nie była to tylko uprzejmość. Józef i Joachim milczeli długi czas, obserwując jak przyroda wybuchła radością. Ale tylko Józef rozumiał dlaczego. Wiosna w tym roku przyszła szybko. Wkrótce będziemy zbierać plony rozpoczął rozmowę. Niech będzie błogosławiony odwieczny, który przydzielił każdej z pór roku zadanie powiedział wbrew sobie Joachim z przygnębionym wyrazem twarzy, który nie pasował do błogosławieństwa. Nastąpiła kolejna długa cisza. Z domu dobiegały przytłumione odgłosy. Na progu pojawiła się zaciekawiona siostra Marii. Józef w swoim sercu podziękował świętemu za to, że przygotował go, by tego poranka był zwiastunem pokoju. Jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój. Pomyślał. Chciałbym, powiedział, patrząc w odległe miejsce między Nazaretem a niżej położoną równiną, Zgodnie z umową poślubić Maryję. Joachim zaskoczony odwrócił się i spojrzał na niego. Twarz Józefa przypominała anioła. Myślę, kontynuował powoli cieśla, że jej coś się przydarzyło. Coś, co nie ma nic wspólnego z grzechem. Nie wiedząc, jak odpowiedzieć na wyznanie Józefa, Joachim zaczął wyjaśniać, dlaczego słońce daje tyle ciepła. Jak to możliwe, że kwiaty brzoskwini i jabłoni są tak mocno różowe i śnieżno-białe, a pola tak intensywnie zielone, oraz dlaczego wydaje się mu, że wszystkie ptaki zgromadziły się przed jego domem. Na koniec Joachim się rozpłakał. Błogosławiąc w swoim sercu Boga, który oświecił Józefa. Jak Daniel ocalił Zuzannę, tak i on nie pozwolił, by została potępiona niewinna. Chociaż Joachim nie wiedział, jak do tego doszło, wbrew wszelkim racjonalnym argumentom, był niezachwianie przekonany o niewinności Maryi. Była to przecież córka niezwykła. Na którą dotąd żaden grzech nie rzucił nawet swego cienia. Wszyscy mu ją zazdrościli, ponieważ umiała połączyć czarującą kobiecość z mądrością i siłą. Jak zatem ta niewinna istota nagle, według tajemniczego planu nieba, miałaby stać się grzesznicą? Mężczyźni objęli się, płacząc tym razem ze wzruszenia, szalom. Szalom, pokój, pokój! Józef ponownie przeszedł przez pola i ogrody, mijając domy i wąskie uliczki. Jego serce złożyło Bogu najlepszą ofiarę, taką, jakiej nie chciał złożyć Saul, a która dała tron jego ojcu Dawidowi. Ślub miał się odbyć za piętnaście dni. Ślub nowy i niezwykły, który skrywał chwałę wszechmocnego jak zasłona na twarzy Mojżesza. Ukryć miał wielką tajemnicę, złożoną w łonie Maryi.